Sarmacki Katyń, czyli bitwa pod Batochem, a raczej to, co wydarzyło się po samej bitwie, czyli rzeź jeńców, którzy przeżyli tą bitwę. Zaraz będzie o bitwie, o tym, co się po niej wydarzyło. Zacznijmy od tego, że ta bitwa miała olbrzymi wpływ na Polskę w drugiej połowie XVII wieku, ponieważ niestety w czasie Samej bitwy oraz w czasie tego, co się po niej wydarzyło, większość tych najlepszych polskich, no nie tylko polskich, żołnierzy Rzeczpospolitej obojga narodów, oficerów i zwykłych żołnierzy, niestety zginęła. Co odbiło się na późniejszych walkach, nie tylko na wschodzie, ale też na przykład na południu, oraz po troszkę później w czasie ataku ze strony Szwecji. Niestety były to straty na tyle mocne, na tyle mocno wpływające na kondycję polskiego, polskiego, na kondycję wojska Rzeczpospolitej, że skutki były opłakane. Ale zacznijmy od początku. Wszystko to miało miejsce w 1652 roku. Sama bitwa to 1-2 czerwca, później ta rzeź jeńców to 3-4 czerwca. Oczywiście walka na wschodzie, walka z buntem kozackim. Nad rzeką Boch Hetman Polny, Kalinowski, skoncentrował swoje oddziały liczące łącznie 10 tysięcy żołnierzy 4 tysiące piechoty, 1000 dragonów i 5 tysięcy jazdy. Niestety, ale miejsce, jakie wybrał, po pierwsze, nie było najlepsze. Do tego nasz dowódca nie wysłał nawet rozpoznania nie sprawdził, gdzie jest przeciwnik. Po drugiej stronie dowodził oczywiście Chmielnicki, który prowadził 17 tysięcy kozackiej piechoty i 7 tysięcy tatarskiej jazdy. Pamiętajmy, że piechota kozacka to było coś naprawdę skutecznego. To był naprawdę bardzo dobry żołnierz. Nie mylmy tego z tymi kozakami, takimi wol, niewolnymi, tylko takimi zwykłymi, którzy z wojaczką nie zawsze mieli zbyt dużo do czynienia. Niestety. Polski nasz dowódca nie rozpoznał, nie wyprzedził ataku, no i to nie my rozgrywaliśmy karty, tylko druga strona. Na początku 1 czerwca uderzyli Tatarzy, których oczywiście odparliśmy, ale w tym czasie Chmielnicki, gdy byliśmy zajęci walką, a nasz dowódca tego jakoś nie zauważył, przerzucił przez Boch Kozaków. Wieczorem już wiedziano, że wesoło nie jest. Że wróg ma przewagę i do tego miejsce, w którym się znajdują, nie jest zbyt dobre. W czasie narady jeden z polskich żołnierzy, Zygmunt Przyjemski, człowiek bardzo doświadczony, zaproponował wycofanie jazdy i zostawienie piechoty, która miała się bronić aż do odciągnięcia, nadciągnięcia od sieczy. No właściwie było to skazanie tej piechoty na pogrom, ale udałoby się uratować około 6 tysięcy jazdy. Oczywiście nie przystaną na taką propozycję, niestety, ale atmosfera była zła. Ze względu na to, że było od wielu tygodni mało jedzenia, żołnierze nie dostawali żołdu, perspektywy też były złe, no i niestety ta, ta, ta atmosfera była zła. 2 czerwca doszło do kolejnego ataku Tatarów, które zostało odrzucone, ale część naszych żołnierzy się zbuntowała, postanowiła wyjść z obozu i po prostu się wycofać, czy też uciec. Jakbyśmy tego nie nazywali, niestety wtedy Kalinowski nakazał piechocie cudzoziemskiego pochodzenia, czyli wojskom zaciężnym, strzelać do tych, którzy chcieli opuścić obóz. Dlaczego? Nie wiemy. Wtedy, akurat wtedy, uderzyli Tatarzy oraz uderzyli, z drugiej, no nie z drugiej strony, ale wtedy też uderzyli kozacy. Za boch zdołało uciec kilkuset żołnierzy. Reszta walczyła do nocy. Ci, którzy nie zginęli w walce, zostali jeńcami i zostali po prostu w kolejnych dniach w okrutny sposób zamordowani. Dlatego, dlatego mowa o takim sarmackim katyniu. Zginęło ponad 8,5 tysiąca żołnierzy, z tego przynajmniej 3,5 tysiąca zginęło jako jeńcy. Rozkaz rzezi wydał Chmielnicki, który wiedział, że bez tych najlepszych żołnierzy. Rzeczpospolita będzie mocno osłabiona. Nie ma co opisywać jak do tego doszło, jak przeprowadzano tą rzeź. Najprawdopodobniej to Tatarzy po prostu byli wykonawcami rozkazu. Trzeba powiedzieć, że ta bitwa, chociaż mało znana, jeszcze raz podkreślić, że ta bitwa chociaż może nie jest czymś bardzo mocno znanym i wiele osób nie uważa, że jej wpływ na późniejszą historię Polski jest duży, to trzeba zdawać sobie sprawę że chociaż ci żołnierze przegrali tam, zostali pokonani, to wynika to wprost, niestety, z tego, delikatnie mówiąc, złego dowodzenia. I zostali po prostu rozgromieni. Ale znajdowała się tam większość tych oddziałów koronnych, doświadczonych żołnierzy, najlepszych oficerów, ludzi, którzy od lat walczyli i po prostu byli wyszkoleni, walczyli nie w jednej wojnie, nie w jednej bitwie, i niestety w przyszłości. Mocno to odbiło się na polskim wojsku. Po pierwsze, kozacy właściwie nie chcieli już od tego momentu się z nami dogadywać, zbliżyli się do Rosjan, do Moskwy. Nasza wschodnia granica zaczęła cała płonąć. Do tego podobnie stało się na południu od strony Mołdawii, od naszych południowych sąsiadów, którzy też zaczęli z nami sobie mocno pogrywać, a wręcz później atakować. Niestety Później te braki w, w tych żołnierzach, w prawie 10 tysięcy profesjonalnych, zawodowych żołnierzy, odbiły się też przy ataku ze strony Szwecji. Niestety to pokazuje, jak jedna bitwa może mocno zmienić historię. I druga połowa XVII wieku mogłaby wyglądać no, o wiele inaczej, gdyby nie to, że w czasie tej bitwy, a raczej też po tej bitwie, odnieśliśmy tak gigantyczne straty. Niestety, ale powstania kozackie, które mogły powinny być właściwie przez taką rzecz stłumione, tak bez problemu rozgorzały. Wciągnięta w to została Rosja. Wschód płonął. Wykorzystały to też inne kraje. I niestety w rezultacie tego w drugiej połowie XVII wieku Polska została mocno, mocno przetrzebiona. No a późniejszą historię doskonale znamy. Niestety, ale ten sarmacki katyń był jednym z tych elementów w naszej historii, ale też nie w naszej historii, który pokazuje, że traktowanie jeńców nie zawsze jest takie, jak trzeba, że często przekłada się, można powiedzieć, takie korzyści, które wynikają z wyeliminowania tych jeńców na to, co się przyjęło, że tych jeńców się po prostu traktuje w sposób taki, można powiedzieć, Delikatniejsze, że po prostu przeżywają. Ale takich wydarzeń, jak to, co się wydarzyło po bitwie, pod Bochem, pod Batochem, przepraszam, w historii jest wiele. Niestety, jeden z tych elementów dotknął nas i w bardzo mocny sposób odbiło się to na historii Rzeczpospolitej i historii Polski. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuję poleć pokaż znajomym tak żeby ten materiał i inne materiały mogły dotrzeć jak najszerzej. Tu jeszcze jedna rzecz. Szkoda, że ta bitwa, do tej bitwy nie doszło w polu. W takim miejscu, gdzie moglibyśmy wykorzystać naszą jazdę, gdzie moglibyśmy wykorzystać manewrowość, a nie w miejscu, w którym broniliśmy się po prostu w obozie. Dziękuję za uwagę jeszcze raz. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.